baloniki, bo podejrzewam, że przyjedzie policja. Pan z Korei i zatrzasnął kluczyki w samochodzie, więc będziemy mu pomagać otwierać samochód. Ale tu wyrwało, co? Właśnie będziemy lecieć dronem. Megi, wstawaj. Wstawaj, Magdalenko. Idziemy na dwór. Mamy następny dzień. Jak widać, pogoda się zepsuła i to grubo. Dzisiaj będziemy wjeżdżać na 1400 metrów drogą Snowwegen do punktu widokowego Stegastein i do miasteczka Flam. Mam nadzieję, że chmury się troszkę podniosą i będzie coś widać u góry, jak będziemy przejeżdżać. I mam nadzieję, że trafimy na chociaż jeden tunel śnieżny, w którym moglibyśmy sobie porobić zdjęcia. Ale jest cieplutko, 14-15 stopni. Wszyscy się już powoli zbierają. Każdy ma 8:30, mamy wyjazd. W nocy było bardzo spokojnie. Nikt nie jeździł, nikt nie hałasował. Więc było naprawdę super, spokojna noc. Magdalenka jeszcze robi sobie serwis. Nie chciała wstać. Nie wiem, co się z nią dzieje. Chyba jej pogoda nie dopisuje. Co, Magdalenka? No, także ciężko było ją wyrwać z łóżka. Zrobiła siku, więc będziemy jechać. Tak, Magi? Jedziemy? No chodź. Ruszyliśmy drogą widokową w poszukiwaniu śniegu i słońca, ale deszcz towarzyszył nam przez całą trasę. Zatrzymaliśmy się na odwiedziny w jaskini Niedźwiedzia, by pełni refleksji nad przyszłością świata ruszyć dalej, przykryci kołdrą chmur. Widoki, które straciliśmy, ukazuje nam jedynie dron przed roku. Platforma Stegastein musiała nam wystarczyć, bo widok z niej pozostał jedynie w naszej wyobraźni. Dalsza droga okazała się większym wyzwaniem. Osuwisko skalne zamknęło nam drogę do pięknego Flam. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Sprawdziliśmy drogę, więc będziemy musieli nadrabiać 200 więcej, więc zostajemy tutaj, bierzemy tą łódkę, płyniemy do Flam, wsiadamy w kolejkę, jedziemy sobie Flam z Bano na górę. Później wracamy łódką tutaj na parking i stąd będziemy odjeżdżać na jakieś miejsce do spania. Na razie nie wiemy, o której łódka przypływa i jak długo płynie i ile kosztują bilety, ponieważ pan mi powiedział, że łódka płynie, ale jeszcze nie ustalili, jaka jest cena za bilety. Na razie będziemy płynąć za darmo w jedną stronę. Pływają dwie łódki na zmianę. Na jednej łódce nie zapłacimy, ale nie wiem, jak wygląda sytuacja na drugiej łódce, więc jak przypłynie, to będę pytał. Dobra, teraz jemy coś, przygotowujemy się do wyjścia do miasteczka Flam. Jedyną drogą była łódź, którą popłynęliśmy za darmo, pięknym rejsem do portu, zostawiając nasze kampery na przystani. Flam jest pełne uroku i słynie z najpiękniejszej górskiej kolei Europy, Flam z Bamy. Dlatego większość z nas zdecydowała się pojechać do samego Myrdal. My za to rozkoszowaliśmy się urokami portowego miasteczka. Czekał nas jeszcze rejs powrotny do naszych kamperów. Skąd wyruszyliśmy na parking przed osuwiskiem, by wieczorem podziwiać pochmurny Aurlandsfjord. Słuchajcie, mały update'ik, jesteśmy już na miejscówce pod Flam. Odjechaliśmy może z 7 km od tamtego miejsca, gdzie płynęliśmy promem do Flam. Droga już jest otwarta, zrobili ruch wahadłowy, więc śpimy zaraz przed tym wahadełkiem na parkingu blisko głównej drogi, ale słuchajcie, widok jest bardzo urokliwy i miały być dzisiaj znowu rybki, ale naprawdę nie będę ryzykował, bo zejście do fiordu jest bardzo strome. Tutaj sobie rozstawimy roletkę, jak będzie deszcz padał i siedzimy, chillujemy i spoglądamy na piękne widoki. Słuchajcie, właśnie będziemy lecieć dronem pod kamperem. Zobaczymy, czy da radę.
Daj jeszcze trochę niżej. O, teraz, no, tylko niżej, jeszcze trochę. Pod sam róg chociaż może. Bożenka jak Bożenka, ale rysek, żeby nie wyszło. Jeszcze trochę niżej. No już jesteś pod, nie? Masz 10 cm do góry. Nad głową masz. Dobra, już jesteś za. Możesz się podnieść do góry. Opieraj się na krawędzi okna, bo wgniecie jeszcze ramkę do środka. No, powoli. Ja tu górę tak schylałem. Dobre. Dał radę. No taka trochę przypomina taką indiańską muzykę. Tak, troszkę tak. Jestem taki klimat, co tam szaman. Rano wypiliśmy kawę z ekipą po trasie, wymieniliśmy wrażenia z podróży, dostaliśmy od nich autograf na kropkę i wspólne zdjęcie. Niespodzianką była też wizyta naszych widzów i po serdecznych uściskach fotce ruszyliśmy w drogę. Ale tu wyrwało, co? O ja pitule, ale wyrwało. Jazda w obliczu gór i Neroy Fjordu oszołomiła nas. Spacer mostem Harda Gebrua i podziwianie uroków tęczowych tuneli znużyła nas całkowicie. Ale to dobrze, bo następny dzień okazał się pełen niespodzianek. Co, już odsłonić? No, już ubrani jesteśmy. Kochanie. Niech żyje nam, niech i gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Sola, niechaj żyje nam. Hej, sola, niechaj żyje nam. Hej, niech żyje nam. Zdrowie, szczęście, pomyślności, niechaj żyje nam. Zobaczcie. O jeny, dzisiaj, słuchajcie, Aga ma urodziny. Już od rana. Ale taka akcja była, że Adrianna pomyliła kampery i do tamtego 5 rano poszła zapukać. Tak? Tak, bo akcję szykowali i ona 5 rano poszła do tamtej zapukać. Pomyliła Zbysiu z tamtym kamperem. Tak, i otworzyli? Życzenia. No. Nie, no takich ludzi jak wy. O jele, zobaczcie, nie? Hardcore, tak wygląda kropek. Niesamowicie. O jele, ja jeszcze rano wodę włączałem, dobrze, że tu nic nie pękło. Więc słuchajcie, dzisiaj będzie impreza, no co tu dużo gadać, na Vöringfossen będzie gruba impreza, więc z widokami siedzimy i będziemy celebrować Agi urodziny. Także nic dalej spać. Nic Daniel nie powiedział, To taki skromny taki prezencik od nas. To już jest prezent. Żebyś nas popamiętała, nie? Nasze zdjęcie. Które gnie liśniane. Nasze zdjęcie w ramce. Które gnie liśniane w ramce. A co to za zorganizowana akcja? Słuchajcie, właśnie mieliśmy odjeżdżać z samego rana, ale nas zaczepił pan z Korei i zatrzasnął kluczyki w samochodzie, więc będziemy mu pomagać otwierać samochód. Tutaj ekipa z Polski już próbuje otwierać. Jest akcja. Jest
Polska ekipa, wie? Zajten. Jak? Nie, wyskoczył. Będzie taki, taka szmatka? Nie, nie, nie. Do czego? Jest okej, okay, jest okej. Okay, okay. Do czego, do czego? No żeby damy szmatkę nad górę, żeby wiesz, może nie pokaleczyć. Ale ty by to odciął, bo to... Czekaj. A tu uciąć, uciąć. Trzeba odgiąć i coś włożyć. Tu włożymy, no. Ale poczekaj, poczekaj. You think that is a good option? Yeah. Nie, 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 nie tak, nie, nie. A ja? Wejdź, ten. Daj, jeszcze niech ktoś nie. Niech ktoś wejdzie, złapie razem ze mną. No, no, no. Tu, tu, złap jeszcze, no. Śmiało, śmiało. Śmiało, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Śrubokręt podłuż, ale drugą stroną, Andrzej. No, nie wyjdzie. Nie, no to na razie wyjdzie się da. Tum, tum, tum. Do kombinerki, da. Do kombinerki podłuż. Masz tu kombinerki. Ale, o tym. Ale, ej, trzymaj, Daniel, bo mi przyjdzie się fal. No. I tu, ławy ten, ty. O, 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 o. Śmiało, śmiało, śmiało. Jeszcze. Dobra, dobra, wyszło. I jeszcze głębiej, tu, żeby było jak najwięcej miejsca. No to z tej strony. No to można nawet grubszego tego śrubokręta ładować. Teraz bierzemy we dwóch. No. No może... i dalej. Dobra, dobra, jest. Jest dziura. Jest dziura. Jest dziura. I teraz można jest, działać. Jest, jest, okay. No, spoko, spoko. Jest. Uwaga, trzymać. Teraz trzymać. Teraz jest drut. Where is that? Z tamtej strony musi ktoś iść, słyszysz? Albo nada. Olaki! Tu, on mówi, że, tutaj, że tu masz przyciski. Mhm. Przycisk. Odbiera. Nawet do szyby może, do może no, do szyby to nawet może. To nawet powiem ci... Hold F, nie? O, nie, drut mamy. Za lekkie. Nie, co za lekkie? Nie mamy, ty, to jest najlepszy drut, jaki może być. Ale to jest super drut. To trzeba... Tylko trzeba do końca. Aj. Ale proszę, by na drzwiach złapać? Nie, jeszcze większa luka, bo on idzie bardziej tą. Ale nie, nie, to trzeba zdjąć drut. Ja już go doginam. Wygiąć, tak, tak. Dobrze idzie, dobrze, dobrze. I teraz musisz w dół, patrz. O, 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 o. A przyciśnij tego. O właśnie. Widzisz to? No, no jesteś. No, o, o, o. Teraz jedyna. Kombinerki jeszcze, żeby to wyprostować. Które już poszły. Które już poszły. A ta żabka czy coś. Poszły w okno. To czekajcie, idę. A chcesz to. A, żeś na wprost. Na wprost. Nie, to wygiąłem, tylko myślałem, że złapiesz za ten. Ja wiem, ale. Nie, żeby będę naciskał. Dzień, ale dzisiaj zajebisty dzień, nie? No. Tak. Okay. Hold the end. Hold the end. Yeah, 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 yeah. Hold the end. No. A daj tą ścianę. Czyli możecie włamy robić, jak wam się uda. A ty robisz bliska? Daleka, no. A ty robisz bliska? No teraz kaj. Czekaj, no spokojnie, spokojnie. Coś próbuję. Jest, jest, ale to... O. Left. Do dołu. Dzwonij policję. Jeszcze, jeszcze. Do góry, weź po... Tak. O, i teraz... O, naciśnij, naciśnij. Ugina się. Naciskam. Tak, bo może, a może trzeba... Może z drugiej strony się nacisnąć. Z drugiej strony. Teraz na nie. No, o teraz. Jest. Ja! O, Izzy! Ojej. Potwien? Druga strona? Zamknęliśmy go teraz! Nie wierzę. Dokładnie, sprawdźcie z drugiej strony, czy nie otwarte jest. To. 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 Drut się ugina, nie? Stąd pchać drut na drugą stronę. Nie, nie, tu. Tylko haczyk nie, zrobić. Zobacz, jak ta rączka wygląda. Idź, zobacz. Idź, idź prze, no, nie za haczyk. No, ale zależy, ile wygniesz ten chwyt. Ale to co, do góry? No do góry. Ciągniesz do siebie, góry, no. Żeby a, żeby za klamkę złapać. Trzeba kółko zrobić, wtedy kółkiem tam, bo jest... Ale ty chcesz jest... złapać za klamkę, czy za ten uchwyt? Za klamkę. A ja myślałem, że ty chcesz łapać za ten dzyndzel na górze i ten dzyndzel odciągnąć. Bo ten dzyndzel jest blokadą. Ten górny. Widzisz? Aha, aha, okej. Okay. Dzyndzel jest blokadą. No dobra, ale jak wezmę tą... Za klamkę? Za klamkę to powinno odpocząć. A no nie wiem właśnie, bo klamka musiała być w tamtą stronę pójść. A dzyndzel tylko wystarczy odgiąć, nie? Rozumiesz? Powiedział, że jak pociągniemy za klamkę, to automatycznie powinno się otworzyć. Nie? Nie wiem, czy za klamkę damy radę. Wiesz, o co chodzi, byłeś? No, no. O, nie. Widzisz? Już złapałem ją. Dobra. Ale... Nie ma siły. Nie, no to...
No się. Jaka będzie opinia? Zdjęcie możemy sobie tylko zrobić. Tylko trzeba powiedzieć, że będzie na YouTube. To jest mój. No. Super. Okay. Thank you. Be careful. Bye. Good luck. Thanks much. Ten numer z Koreańczykiem im wyszedł. I odra będziemy prom kosmiczny odpalać. Słyszysz? Pamiętasz tam na... Takie rzeczy tylko z Northside Block. Jak będziecie chcieli pojechać z nami na wycieczkę kamperową do Norwegii, to właśnie są takie atrakcje w cenie. Jak włam do samochodu. Słuchajcie, 182 metry. Aga, tamtych nie było pomostów, nie? To są nowe, pamiętasz? Nie było. Jak my byliśmy tutaj ze 3 lata temu, to po prawej stronie jeszcze nie było tych nowych platformy widokowych, a już widzę, że można na nie wchodzić po drugiej stronie, także można podziwiać wodospad z całkiem innej perspektywy. Dolina Mogudalen rozchyla się, ukazując 12 ton wody na sekundę, spadającej z wysokości ponad 160 metrów, zwanej tak szumnie wodospadem Vøringfossen, symbolu Norwegii, jest moc. I my ją czuliśmy. Właśnie idziemy na most Ellipson. Wypić urodzinowego szampana. Ja nie mogę się wywrócić, bo niosę bardzo cenny ładunek. Właśnie. Więc ustawimy bąbla i sobie zrobimy fajny odlot. Jak ktoś ma lęk wysokości, to lepiej niech nie wchodzi tutaj. I to się wszystko trzęsie, chciałem wam powiedzieć. No. No, uwaga. No. Ale nieziemsko.
Poprzek wąwozu jest ruchoma kładka, zbudowana nie byle czym, bo helikopterem. Łącząca dwa brzegi wąwozu, tuż nad wodospadem. To idealne miejsce, by pobujać w obłokach i wypić urodzinowego szampana. Słuchajcie, doszliśmy na tą nową platformę. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest fajnie, fajnie wysunięta tutaj za górę i teraz zobaczcie, co tutaj można zobaczyć, nie? Niesamowicie jest, zobaczcie. W tym miejscu jestem pierwszy raz. Niesamowite. Niesamowity widok. Tam jest most, a tam jest ta platforma, na której byliśmy. Na tamtej stronie też byliśmy, ale jest niesamowicie. Wracamy powoli do samochodu i będziemy szukać miejsca do spania właśnie tutaj pod Wöringhausen, bo są dwa parkingi. Jeden jest przy samych platformach, blisko, przy tym hotelu, a drugi jest troszeczkę wyżej. Już zjechaliśmy z pięknego wodospadu Wöringhausen, nieopodal, jakieś 7 km od Wöringhausen znajduje się muzeum oraz parking, więc postanowiliśmy zatrzymać się na tym parkingu. Jak wiecie, dzisiaj jest impreza, Aga ma urodziny, więc jesteśmy przygotowani do grubej imprezy dzisiaj. Zobaczcie, balony już są porozkładane, Andrzej rozłożył markizę, zastawiliśmy sobie ładnie samochody, dolinka, pogoda dopisuje. Zobaczcie, w przepięknym miejscu dzisiaj będziemy imprezować. Słuchajcie, właśnie musimy zwijać obozowisko, ponieważ przyjechał tu jakiś pan, powiedział, że nie można tutaj kempingować. Przykręcił właśnie tam znak, że zakaz kempingowania. Oczywiście zapytaliśmy się wcześniej pana, który tutaj parkował samochód i powiedział, że możemy tutaj zostać. A przyjechał jakieś 5 minut temu, przykręcił nam znak, że zakaz kempingowania. Więc musimy stąd się zbierać, znaczy zbierać. No nie będziemy stąd jechać, tylko dlatego, że wiadomo, mamy urodziny, więc wypiliśmy lampkę wina do obiadu. Więc zostajemy, tylko po prostu zbieramy markizę, zbieramy stoliki, baloniki, bo podejrzewam, że przyjedzie policja. Pan coś tam mówił, że będzie dzwonił po policję do miasta, więc czekamy na rozwój wydarzeń. No my na pewno stąd nie odjedziemy. No i koniec, no co? Zobaczymy, czekamy na rozwój wydarzeń. Słuchajcie, musieliśmy się przenieść w inne miejsce. Zobaczcie, tutaj będziemy teraz siedzieć. Kontynuujemy urodzinki, więc nie poddajemy się. Czekamy, aż przyjadą. Jak przyjadą, to przyjadą. Jak nie, to nie. No właśnie, tak sobie siedzimy. I jak myślicie? Impreza udała się? Czy dostaliśmy mandat? O tym i więcej w następnym odcinku. Zapraszamy.